Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem dotyczącym moich prezentów na Boże Narodzenie, jakie dostałam. Może zacznę od takiego krótkiego wyjaśnienia, dlaczego nie było filmiku z Sylwestra, bo był taki plan, chciałam go stworzyć, no ale niestety mój komputer zrobił mi psikusa, ja nie byłam na tyle przezorna, żeby zrobić dodatkową kopię, no i większość moich nagrań, tych głównych, ważniejszych, po prostu gdzieś zniknęła, czary mary i nie ma. Także ten rok, jeżeli chodzi o filmik, no słabo się zaczął. Był już stworzony, już był do zapisu, ale czar prysł i wszystko zniknęło. Ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiejszy filmik odnoszący się do moich gwiazdkowych prezentów jest stworzony dopiero dzisiaj, mianowicie 8 stycznia. Zważywszy na to, że ten czas między świętami a Sylwestrem był dosyć napięty dla mnie, było sporo tych obowiązków, tutaj też i praca dochodziła, no różne rzeczy. Z kolei, gdy tylko skończył się Sylwester, na drugi dzień wieczorem rozłożyła mnie totalnie choroba. Byłam chora w sumie, w dalszym ciągu troszeczkę jeszcze to odczuwam, ale na szczęście to już koniec. Więc właśnie dlatego dzisiaj dopiero jest tworzony ten filmik. W tym roku wyjątkowo byłam hojnie obdarzona przez gwiazdkę. Mianowicie odwiedziłam aż 4 choinki. Pod 4 choinkami chowały się dla mnie prezenty. I myślę, że mogę zacząć po kolei, tak jak to było, czyli od mojej choinki, bo jak widzieliście, jeżeli oglądaliście uważnie Vlogmas, to moja pierwsza choinka to była właśnie ta z mieszkania, w którym obecnie mieszkam. My rozpakowaliśmy, tak jak widzieliście, prezenty rano, zważywszy na to, że właśnie nie spędzaliśmy z Krzyśkiem razem Wigilii, więc chcieliśmy sobie dać rano te prezenty. No to zaczynamy. Pod choinką numer 1, jak część z Was mogła już widzieć, znalazłam taką oto bluzę. Nie wiem, jak ją Wam pokazać, bo ona jest o tyle ciekawa, że ma bardzo duży kaptur. Ona generalnie jest w takie flamingi różowe. Jest to długa bluza zachodząca za pupę. Tutaj z przodu ma taką, zaraz Wam pokażę, z przodu ma tą taką kieszonkę, kangurkę, która tak wygląda. Natomiast kaptur mega duży. O, to jest cały kaptur. Tu jest przód, a tutaj tył. I on tak, jak się go nałoży, to tak bardzo Wam odstaje z tyłu. Tworzy się taka cała kopuła. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ale w każdym razie bardzo fajnie to wygląda. Fajny efekt. Ja właściwie teraz nie będę jej zakładać. Po prostu pod filmikiem umieszczę Wam link do strony tego sklepu. Jest to sklep Color Shake. Z tego co wiem, stacjonarne sklepy są chyba tylko w Warszawie, ale można właśnie też robić zamówienia online. Także jak najbardziej polecam, mają bardzo fajne, różne ciekawe wzory z jakimiś też palmami. Pamiętam, że było no ten flaming, to jest chyba tak, nie wiem, jak dla mnie to taki flagowy ich znaczek. Ja tę firmę, ten sklep właśnie kojarzę z tym różowym flamingiem. No ale to już wejdziecie i zobaczycie, bo naprawdę oferta warta polecenia. Pod naszą domową choinką znalazłam również książkę Plaster Miodu ojca Adama Szustaka. Jak pewnie zauważyliście, trochę ironizowaliśmy, otwierając nasze prezenty, bo już dzień wcześniej, gdy leżały prezenty pod choinką, zgadaliśmy się tak, że kupiliśmy sobie tą samą książkę. Więc Krzysiek dostał ode mnie taką książkę, ja od niego dostałam taką książkę, więc postanowiliśmy, że jedną z nich zwrócimy do sklepu. To znaczy ja akurat dla niego zamawiałam z internetu, on akurat kupił w Empiku, więc oddał już chyba nawet do Empiku i miał wymienić na inną. No bo w sumie po co nam 2 egzemplarze takiej samej książki w jednym mieszkaniu, więc taka była decyzja. Następną odwiedzoną przeze mnie choinką była choinka w moim rodzinnym domu. Ja przed Wigilią u babci pojechałam do rodziców, bo mamy taki zwyczaj, że wcześniej sobie sami tam dajemy w domu te prezenty przed Wigilią. No i ja tam znalazłam same cudowności. Może zaczniemy od czegoś, co było trochę dogadane z gwiazdką. Z
zapragnęłam. List wysłany. I dostałam taką oto suszarkę z Rowenty. Nie mam w tym momencie opakowania, żeby Wam tam dokładne parametry podać i tak dalej, czy jak to tam nawet nie wiem nazwać. W każdym razie no mi bardzo odpowiada. Ja nie miałam tutaj na tym nowym mieszkaniu suszarki, więc to było dosyć problematyczne. Aczkolwiek dotychczas nie używałam dużo suszarki. Zwykle moje włosy zostawiam same do wyschnięcia. No ale jednak jak to jest zima i powiedzmy rano śpieszę się do pracy, a chcę wcześniej jeszcze umyć głowę rano, no to fajnie jest jednak ją, przynajmniej tą głowę podsuszyć przy nasadzie włosów. Także ona dla mnie super się sprawdza, wizualnie też wydaje mi się naprawdę ciekawa, bo jest trochę inna, nie jest taka po prostu, nie wiem, czarna, szara, tylko ma tą biel, ma taki śliczny turkus, także wizualnie jak najbardziej. I jeżeli chodzi o jej działanie, to też dla mnie jest super, ma tutaj 3 poziomy grzania, jest również chłodzenie, no i jonizacja. Następną rzeczą spod tej choinki jest mus do kąpieli, on jest taki galaretkowaty, to jest taki żelek i on jest właśnie truskawkowy. Jest z dobrze znanej wielu osobom starej mydlarni. Producent zapewnia nas, że jest on stworzony na bazie składników pochodzenia roślinnego. No muszę przyznać, że już jak widzicie, już troszeczkę go użyłam i muszę przyznać, że no jest taki ciekawy, bo ma zapach nie taki sztuczny, nie takiej sztucznej truskawki, jak często są jakieś mydełka i tego typu specyfiki, tylko faktycznie ma taki zapach świeżej, prawdziwej truskawki, jak dla mnie przynajmniej. Wcześniej też dałam powąchać Krzyśkowi i też właśnie pierwsza jego myśl to było to, że pachnie jak prawdziwa truskawka. Faktycznie jak prawdziwy owoc. Także no coś ciekawego, coś innego, bo też ma taką ciekawą konsystencję. Woda też zaraz robi się od tego produktu różowa, ale jest no ciekawy, ma takie drobinki, ale generalnie jest w takiej postaci żelka. A w tej paczuszce również znajdowały się skarpetki ze sklepu H&M. No jedne już miałam okazję nałożyć, bo jak byłam w spódniczce i właśnie w tym sweterku na Boże Narodzenie, no to na stopy naciągnęłam i biegałam w takich oto skarpetach. Dostałam takie przepiękne skarpety w takie norweskie wzory, nie wiem jak inaczej to nazwać. Są, prawda, tutaj jakieś śnieżynki, jakieś wszelkie szlaczki, no mi się z takimi norweskimi kojarzą. I są naprawdę bardzo, bardzo cieplutkie, fajna sprawa, super sprawa, jeżeli chodzi o pomysł na prezent. Bardzo praktyczne, bardzo ciepłe i przepiękne. Ale że to był taki dwupak związany taką śliczną wstążką, akurat teraz już nie będę Wam pokazywać tej wstążki, gdzieś ją sobie zachowałam, bo szkoda było mi ją wyrzucać, taka materiałowa, piękna. I właśnie te skarpetki były połączone z drugimi, których jeszcze nie miałam okazji nałożyć. Też piękne, takie jaśniutkie, w drobne takie wzorki, nie wiem jak to nazwać w sumie, no upartego to mogło być serduszka. Tak czy siak też bardzo cieplutkie, grube i przepiękne, wspaniały prezent, bardzo dziękuję jeszcze raz. Kolejna choinka już na miejscu u mojej babci. Również zostawiła mi upominek. Oczywiście znajdowała się tam słodka czekolada, wedlowska pyszka. A poza tym był wosk. Nie chciałam teraz tam go gdzieś wygrzebywać, bo gdzieś go mam schowanego w pudle z innymi woskami, ale w każdym razie dostałam wosk. O ile się nie mylę, to z tej kolekcji świątecznej. Nie wiem, czy to nie były albo Christmas cookie. Coś z tej kolekcji świątecznej. W każdym razie wosków nigdy dość. Moja gwiazdka wie, że jestem Janki maniakiem i obdarowała mnie takim wspaniałym woskiem. No i moja gwiazdka wie, że trzeba zadbać wreszcie o moje włosy, które jako, że są długie, mają swoje lata i kruszą się. Więc dostałam taką oto serię z Radicala. To jest seria wzmacniająca włosy. Wzmacnia w takim sensie, że no tutaj bardziej chyba ta seria skupia się na włosach wypadających, na włosach mocno zniszczonych. No moje włosy, trzeba przyznać, że ostatnio zaczęły mi jakoś, miałam takie wrażenie, że bardziej wypadać. Nie wiem, czy to właśnie przez mróz, czy przez to, nawet ostatnio, o, już mi lecą. Nawet ostatnio, bo właśnie na poprzednim filmiku to tłumaczyłam, bo pokazywałam wcierkę
jaką kupiłam sobie właśnie na skórę głowy i ona właśnie była z tej czerwonej serii Radicala. No tutaj akurat tej wcierki nie ma. W tej paczuszce jest akurat szampon, mgiełka, czyli coś, bez czego ja się tak naprawdę nie obywam przez większość roku, praktycznie cały rok. No czasem robię sobie przerwy, bo to wiadomo, że warto zrobić przerwę od jednego produktu. No i coś nowego, jak dla mnie, bo ja tego jeszcze nie odsiewałam, serum. I to serum, chyba z tego co tam czytałam, bo już raz mi się zdarzyło użyć, stosuje się podobnie tak jak tą mgiełkę, mianowicie nakłada się na wilgotne włosy i pozostawia się bez spłukiwania. No zobaczymy jak to będzie działać, tak czy siak, Radicala nigdy zamiera. W ogóle miałam zamiar wcześniej sobie spisać, to znaczy nawet spisałam rzeczy, które dostałam, żeby o niczym nie zapomnieć, ale oczywiście teraz nie mogę nigdzie znaleźć tej kartki, więc mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. No ostatnia choinka była już na Boże Narodzenie u Krzyśka w domu. Nie wszystkie prezenty mogę Wam dzisiaj pokazać, dlatego że część zawiosą do tego mojego domu na wsi. Były to trzy wspaniałe poduchy oraz świecznik. Wszystkie rzeczy pochodziły ze sklepu Home & You. No, przepiękna sprawa. Widać, że gwiazdka jednak nie znam, bo ja lubię poduchy, zbieram poduchy, zwłaszcza właśnie do tamtego domu. No i uwielbiam świeczki i wszystko, co z nimi związane, więc i świeczniki. Te świeczniki, te poduchy nagrałam dla Was, także wrzucę jeszcze tutaj. Nie wiem, czy pod koniec, czy w trakcie. Tak czy siak nagrałam je przed wyjazdem z tamtego domu, żeby Wam zaprezentować w tym filmiku. Rzeczy mam ze sobą, więc mogę Wam je teraz przedstawić. Zapomniałabym jeszcze dodać, że poza tymi trzema poduchami i świecznikiem jest jeszcze jedna rzecz, którą mam tutaj, ale stwierdziłam, że nie będę targać tutaj do pokoju i pokazywać Wam tego, bo jest właśnie w użytku, nałożyłam już pościel. Dostałam piękną pościel w kolorowe paseczki. Bardzo, bardzo przyjemna w dotyku i pościeli, że tak powiem, też nigdy dość. Komplet bardzo mi się przydał, także dziękuję bardzo. Z kolei przechodząc do rzeczy, które mogę Wam teraz zaprezentować. Dostałam taki lawendowy zestawik. Wygląda on tak. Specjalnie do tej pory go nie rozpakowałam, żeby Wam pokazać w całości, jak to wygląda. To są takie ściereczki i ręczniczek do kuchni. Takie ściereczki. Tego typu ściereczka. Jedna i druga. O. No i ręczniczek. Podejrzewam, że on chyba też jest tak do kuchni, do przecierania rąk. No tak czy siak przepiękny lawendowy zestaw. On ma takie właśnie piękne lawendowe kolory, szarości, róże i lawendowy wzór w kwiatki. Poza tym do tych ręczniczków i ściereczek dostałam buteleczkę, naczynko takie, do własnej oliwy. Właśnie dzisiaj nawet już się zbierałam do tego, żeby stworzyć sobie tą oliwę z ziołami i z czosnkiem, żeby ona już tam przeszła tymi zapachami, żeby już można było na dniach ją używać. Ale jak chciałam tak w międzyczasie wejść na stronkę, żeby przeczytać jak to tam dokładnie, że może coś tam jeszcze można dodać, o czym nie pomyślałabym sama. Czytałam, że w momencie, gdy dodajemy świeży czosnek, który ma w sobie wilgoć, no to tworzą się dosyć groźne bakterie. I właśnie, nie wiem, muszę o tym poczytać, bo ja dzisiaj akurat w międzyczasie, jak coś innego gotowałam, to chciałam wrzucić ten czosnek do tej oliwy. No ale jednak poświęcę chwilę temu, żeby poczytać jak to dokładnie zrobić i mieć już tą taką swoją oliwę dla siebie w domu, bo gdzie nie pójdziemy i jemy na przykład pizzę, to bardzo fajnie się przydaje takie naczynko z oliwą właśnie, z ziołami, z czosnkiem i fajnie by było mieć coś takiego u siebie w domu. Poza świecznikiem, o którym wcześniej wspominałam, dostałam również taki zestawik dwóch świec. To są świece waniliowe, również z Home & You. Ja się wtedy jak spakowywałam, to śmiałam się, że sponsorem gwiazdki jest Home & You, bo bardzo ładny zapach
A tak od razu moim odruchem jest wąchanie świec. Ale pachną jak taki budyń waniliowy dla mnie. Fajna sprawa, także świeczki są prześliczne. Jeszcze ich nigdy nie rozpakowałam, bo nie zawsze jest szkoda. Jak mam różne takie ładne świeczki od kogoś, to jest mi szkoda ich palić, ale myślę, że znajdzie się jakaś fajna okazja i odpalę ją na własnej relaksacji. Także super sprawa. Poza tym bardzo przydatnym prezentem był zestaw 6 filiżanek z takimi spodeczkami. Spodeczek na filiżanki. Takie filiżaneczki. Mi się bardzo to podoba. Nie wiem, czy tutaj dokładnie to będzie widać, bo w sumie też odbijają się inne elementy. Ale generalnie jest to taka biała filiżaneczka ze srebrną, delikatną taką, nazwijmy to, namalowaną wstążeczką. I wydaje mi się, że jest naprawdę taka wdzięczna, bardzo ładna, subtelna i wystarczająco cieniutka, żeby przyjemnie było w niej pić kawkę lub herbatkę. Przed świętami rozmawialiśmy o tym, że nie mamy jakichś ładnych filiżanek dla gości. W momencie, gdy mielibyśmy większą liczbę gości i chcielibyśmy jakoś ich częstować kawą, herbatą, a niektórzy życzą sobie, wiadomo, w filiżaneczce, no to jest naprawdę taki ładny zestaw i bardzo cieszę się, że właśnie coś takiego dostałam. Oczywiście nie mogę zapomnieć tutaj pięknej sprawie, jaką dostaliśmy Krzyśkiem. Proszę bardzo. Mianowicie są to ciasteczka, pierniczki z polewu, ze zdobami. Oczywiście w momencie, gdy dostałam te wspaniałości, te domowe robótki, to przekazująca mi prezent mała dziewczynka stwierdziła, że ozdóbki też można jeść, także trafna uwaga. Dziękuję bardzo, Zuziu, za tą uwagę. No z tego, co wiem, to cała rodzina była obdarowana przez Zuzię i jej mamę takimi prezencikami. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to zjadać, bo to jest takie ładne. Chociaż dzisiaj już mnie tak korciła, tak patrzyłam i miałam mówić do Krzyśka, że może chociaż jedno odpakujmy i zjedzmy. Bo jestem też ciekawa smaku. No tak, w sumie mogę jedno zostawić na ozdóbkę. A tutaj też jest czekolada. Chyba dzisiaj zjem. Coś czuję, że dzisiaj te ciasteczka będą pochłonięte, te pierniczki i że już nie wytrzymam. A dla ciekawski, podejrzewam, że na stronce jest dokładny przepis. Mogę Was pokierować poprzez dodanie w opisie linku do stronki gotować.pl. Fanpage możecie znaleźć również na Facebooku. Ja wszystko tam oczywiście podlinkuję, wejdziecie sobie i kto będzie chciał, to zobaczy przepis na te wspaniałe ciasteczka. No i wiele, wiele innych przepisów, dlatego że ja na bieżąco śledzę te przepisy, bo jest to naprawdę, w ogóle bardzo mi się podoba forma prowadzenia tego bloga, gdy tworzy coś wspaniałego w kuchni, a jej maluchy coś tam próbują dodać od siebie i z tego często wychodzą jakieś bardzo sympatyczne, zabawne sytuacje. I jest to w niesamowicie interesujący sposób opisywany na blogu, także myślę, że warto wejść na tą stronkę i poznać nowe, wspaniałe przepisy oraz ciekawe sytuacje związane z psotnymi dziewczynkami. I to właściwie byłoby na tyle. Mam nadzieję, że nie pominęłam żadnego prezentu. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie przepraszam. Trzeba przyznać, że trochę było tych prezentów i bałam się, że właśnie tak się nie połapię i przez to, że już trochę czasu minęło od świąt, to, że mogę o czymś zapomnieć, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko udało mi się nie pominąć żadnego prezentu. Tak czy siak jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za każdy prezent. Cieszę się, że jednak nagrałam ten filmik, bo niewykluczone, że stanie się inspiracją dla Was na przyszły rok bądź na inne okazje, bo naprawdę te wszystkie prezenty, można powiedzieć, że nie są stricte tylko na święta. Myślę, że jak najbardziej nadają się na okazje typu imieniny, urodziny, walentynki, nie wiem, no wszelkie inne okazje, bo są naprawdę różnorakie, bo to są ubrania, książki, kosmetyki, świeczki, ciasteczka, no wszystko, handmade i wiele, wiele innych.
Także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, na pewno jakąś inspirację. Nie ukrywam, że miło mi będzie, jeżeli kiedyś ktoś z tego skorzysta i komuś pomogę w doborze prezentu. Do zobaczenia w następnym filmiku. Chciałam dodać, że te pierniczki są pyszne. Nie wytrzymałam i od razu otworzyłam. Dobra robota, Monika.